Siemaneczko, w 14 części Let's Play Rise of the Tomb Raider wpakowaliśmy się w więzienie. Przybyliśmy tu zobaczyć, co się dzieje i odbić więźnia, a zamiast odbicia będzie odbycie od siatki. Ale mamy kurde łuk i linę. I pewnie możemy coś z tego zrobić fajnego. Ostrożnie, nie chcemy wzbudzać podejrzeń. Dobra. No tak, tak, tak. Ja nie mam żadnej strzały. Szukają tego samego co ty. Nie możemy im tego oddać. Nie, no my jakąś tam... Nie możecie, czy nie chcecie? Ostatnią jest mam. Jest jakaś różnica? Tak, to drugie oznacza wybór. Udało się. Możesz wyjść na zewnątrz? Oczywiście, że mogę. Dużo rzeczy mi to odblokuje, ta strzała z liną. Dużo. Czekaj. Wypuść mnie. Mogę ci pomóc. Nie mogę ci zaufać. Nie musimy być wrogami. Teraz to rozumiem. Podejrzewam, że ty również. Lepiej pracuje mi się samej. Znam teren. Wiem, gdzie co jest. Szybko się uczę. To nie wątpię. Mogę ci zaoferować coś cenniejszego. Wiem, czego szukacie wy wszyscy. Ho, ho, ho. Dobra. Bierz nasz ekwipunek. Dziękuję. Jestem Jacob. Lara. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś podstawiony mieli się rozdzielić. Gościu, który tylko czeka, aż nam coś się uda i potem nas wbije nam nóż w plecy. Laro, ja jeszcze nie chcę wychodzić z tego pomieszczenia, moja droga. Musimy stąd iść. Lada chwila będzie tędy przechodzić patrol. Wiesz, jak się stąd wydostać? Tak. Miałem trochę czasu na zapoznanie się z tym miejscem. Dobra. A, mogę już broń. Ale nie mam amunicji, aha. Dobra. Tak. Posłuchamy sobie. Zaatakowaliśmy dolinę niespełna 24 godziny temu. Oczekiwałem oporu i nie zawiodłem się. Nie ma chwały bez walki, nie ma celu bez cierpienia. To trudne wnioski, jakie wyciągnąłem za młodu. Ludzie z doliny sądzą, że pokonają nas, ale im bardziej zacięcie walczą, tym większa moja determinacja. Nie robiliby z siebie męczenników w obronie niczego. Nie opieraliby się torturom. Oni mają wiarę, szanuję to, ale są po niewłaściwej stronie. Walka dobiega końca. Boskie źródło jest blisko. Wkrótce nastanie nowy, lepszy świat. Nie na mojej warcie, gościu. Dobra, a nie zauważyłem, czy przybyło mi strzały w kołczanie, jak robiłem. Taki mały szczegół, ale ciekaw jestem. Muszę to na nagraniu sprawdzić. Jak wygląda mapa? Mapa twierdzi, że jeszcze chyba coś tu pominąłem. Znaczy mogłem... O, dobra, bo to pewnie może być... Nie szalejmy tak. Tutaj coś jest? Jakiś artefakt? Srebrna papierośnica. Zdaje się, że przetrwała wojnę. To prawdopodobne. Ale całkiem fajnie wygląda. Aha, dobra. Bardzo fajnie. Dobra, możemy iść. Nie wiem, gdzie ten nasz koleżka. Czy to nie są jakieś plakaty, które można zniszczyć? A jest... Moment. Pokaż mi wyzwania. Czerwonych komputerów spalono. O, właśnie. Aczkolwiek. Nie mogę podpalić tego. Ale tak wygląda, nie? Jak na jeden taki z plakatów do spalenia. Dobra. Ale może jeszcze ile nie czasu teraz. Spędziłeś w tej celi? Wystarczająco dużo, by dowiedzieć się, że Konstantin nie spocznie, dopóki nie znajdzie tego, czego szuka. Boskiego źródła? Jest tutaj? Z
Zaufanie musi działać w obie strony, Laru. Dobra, dobra, cwaniaku. To lekcja historii. To miejsce nosi różne blizny. To był obóz pracy. W końcu ujawniłam moją zdradę. Lara zna prawdę. Ogarnęła mnie dziwna mieszanka uczuć. Jest wśród nich żal. Żal za częścią mnie, którą zostawiłam w sali tortur. Ale jest coś więcej. Wiem, że zdaniem Konstantina obcowanie z Croftami pozbawiło mnie siły. Myli się jednak. To nie słabość. To nowy rodzaj determinacji. Wiem, że Lord Croft był inteligentny. Wiem, że jego córka kryje tajemnicę. Jako sojusznik będzie nieoceniona. Jako wróg przysporzy kłopotów. Zadbam, aby arogancja Konstantina nie zawładnęła nim przy konfrontacji z Larą. No nie sądzę, żebyś przekabaciła nas na swoją stronę, chociaż zobaczymy, co tam jeszcze wyciągniesz z rękawa. Sowieci przywozili tu więźniów do pracy w kopalniach. Nawet tego było im mało. Porywali ludzi z wioski, odbierali dzieci matkom i zmuszali je do niewolniczej pracy. Boże, to musiało być straszne. Ci, którym udało się przeżyć, mogliby wiele opowiedzieć. To nie wygląda na pracę w kopalni. Raczej na wykopaliska. Możliwe. Kopali wszędzie, gdzie tylko wywęszyli jakiś zysk. To starożytne artefakty. Co tutaj znaleźli? Ich trzeba było o to zapytać. Musimy iść. Nie jesteśmy tutaj bezpieczni. Dobra, nic więcej tutaj nie ogarniemy. No, bo fajna lekcja historii. Spoko. Element łuku bloczkowego, dobra. Dobra, tam mamy drzwi. Podoba mi się to, że rzucamy cień. Takie pierdoły, ale to jest wszystko naprawdę do kupy zgrane i jest fajne. Tu jest kolejny plakat. Na pewno je trzeba podpalić, tylko... Ni cholery nie wiem jak. Nie, co ja tutaj nic nie zrobię. Nie mam jak, kurde, ich podpalić pewnie. Nie, dobra. Chodźmy stąd. Tak jest. Trudno. Znaczy podejrzewam, że będzie można się wrócić, jak to są faktycznie te plakaty do spalenia. Największe szanse powodzenia ma ucieczka przez starą stację rozrządową. A co potem? Moja wioska jest w dolinie, po drugiej stronie góry. Tam będziemy bezpieczni. A gdzie są wszyscy strażnicy, kurde? Stanowisko dowodzenia 2. Ostatni śmigłowiec wystartował. Zrozumiałe. To będzie ostatni transport. Mieliśmy meldunki o problemach przy centrum łączności. Kolejni tubylcy? Nie. Spytaliśmy uzbrojonego intruza z zewnątrz. To jakaś kobieta. Narozdrabiała w naszym perymetrze. Spodziewamy się kolejnych gości? Możliwe. Dobra. Ilu tutaj jest gagatków? Jezus. Kurwa, to jakiś latający czołg jest, a nie śmigłowiec. Zostań tu. Ja się tym zajmę. Tak. Dobra, wszystko. Jeszcze chwila. Już prawie gotowe. Gotowe. Możecie jechać. Dobra, zabieramy to stąd. Sporo typunciów. Chce nas widzieć w pulcie miedzi, zanim rozpęta się burza. Czerwony komputer tam jest pewnie. Dobra. Sporo gagatków. Oczywiście najpierw to tak, zbierzemy surowce. A co myśleliście?
Nie. Jasna cholera, jak tu jest zimno. Bierz to. Szkoda, że nie zabraliśmy cieplejszych ciuchów. Dobra, po cichutku. Dobra, dobranoc panu. Pięknie. Tablica jest stopiona, jeszcze chwilę. Dziwię się, że coś tu jeszcze działa. Zdaje się, że ktoś celowo wywołał awarię. Tam jest jakiś typ uncio. Dobranoc. Tam jeden sobie chodzi. Tu jeden jest tyłem odwrócony. Dobranoc. Myślałem, że spadnie tak na dół, nie? I wszystko pójdzie się... Tamtego bym jeszcze zdjął, tylko że tamten się porusza. Mogę nie trafić w niego. Przeszukajmy go od razu. Dobra. Tu jeszcze jest... Oh shit, to... Dobra. Nadciąga burza. Kurwa. Będziemy musieli lądować. Mamy jeszcze sporo terenu do sprawdzenia. Po prostu wyślemy więcej ludzi. Konstantin chce wysłać ludzi do kopalni miedzi. Jest tam coś ciekawego? W więzieniu znaleźli jakieś stare szpargały, zdjęcia ruin i mapy kopalni. Pięknie. Sowieci wiedzieli, co się tam kryje? Nie od początku, ale wygląda na to, że w końcu się domyślili. Większość z tych rzeczy jest tu od dziesięcioleci. Co kurwa? Niech to szlak, ale to zjebałem. O Jezus, ale to spieprzyłem. Jest otoczona. Kurwa, no faktycznie jestem otoczona. Kurwa, nie tak. Shit. Dobijaj go. Tak. O Jezus! Dobra. Oj. Dobra, spieprzaj gnoju. Jezus, kurwa. A tak z góry miał być, ale wyszła jakaś parodia. Dobranoc. Nie, na pewno nie. O, jelonka sobie przeszukamy. Idealny moment. Nie ma się co cackać, już i tak wszyscy tu wiedzą. I chyba wszyscy już nie żyją nawet. O kurwa. Jak zwykle zamieszanie, jak zwykle. Fantastycznie. Tutaj mam kolejny. Bardzo dobrze. Dobra, co wy tutaj mieliście, ścierwa, przy sobie? Coś mieliście godnego uwagi? Teraz poszperamy przy was. Dobra, takie rzeczy też pozbieramy. Kurwa. Nie wiem, czy tam był jakiś komunikat, jak dobrze wykonać zabójstwo? Z góry? Pewnie, może tak, tylko stwierdziłem, że sobie skoczę i po prostu jakoś to będzie. No i jakoś to było. Dobra. Czekaj. No, całkiem sporo tych tutaj kompów było wszystkich. Bardzo dobrze. Chciałbym się na górę dostać do tej wieży. Czy tu będzie jakaś... O, niekoniecznie. A tutaj, w tych budyneczkach, bo tutaj jeszcze też nie sprawdzaliśmy, co tu jest grane. Jakieś tam fanty malutkie. Tak, a nie, coś tutaj jeszcze, amunicja, dobra. Jak to wygląda na mapie? Piórka. Tu jeszcze jakiś tam kąp jest do zniszczenia, dobra. A tutaj jest. Nie zauważyłem. Ona zrzuciła maskę. W końcu jesteśmy razem.
Przez ostatnie lata trudno mi było bez niej. W momentach słabości jej głos zawsze dodawał mi siły. Gdy ona traci nadzieję, ja rozpalam ją na nowo. Jednak przyznam, że martwię się o nią. Jej zdrowie pogarsza się, owszem, ale martwię się o jej determinację. Obawiam się, że część jej zginęła, gdy obcowała z Croftami. Musiała udawać uczucia wobec Lorda Crofta tak dobrze, że stały się prawdziwe. Teraz boję się, że zaczęła obdarzać nimi Larę. No nie wiem, dla mnie to już jest raczej przekreślona. Chociaż może jeszcze coś odwali takiego, że... Zobaczymy. Dobra. Jacob, wiem jak otworzyć wewnętrzną bramę. Idź na dziedziniec. Jestem w środku. Dobra, tak też zrobimy. Chyba możemy stąd bezpiecznie wyjść, nie? Co to jest? Shit, niezła rozpierducha. Martwi mnie tylko fakt, że słyszę jakiś śmigłowiec. Co wcale nie poprawia mojej sytuacji. Ale tu już nie ma żadnych kompów. Nie, nie, nie. Wychodzimy stąd. Słupek, tak. O, tu mamy jakiś czerwony komputerek. Bardzo dobrze. Tego nie potrzebujemy. O, tutaj coś jest jeszcze do rozwalenia. Nie, to jest wytrych, przepraszam. Mam wytrych przy sobie. Gdzieś tylko kurtki nie, Lara nie znalazła, nie? A i amunicji. Bo to tego też nie mieliśmy. Dobra, i tutaj chyba nic więcej nie zdziałamy, nie? Chyba nie, tak mi się wydaje. Dobra, pięknie. Okej, spadamy stąd. To jest za krótka lina, żebym się bawił tym swoim urządzeniem nowym. Ona, muszę się tam dostać. Dobra. Mamy spory teren do przeczesania, a trójca chce jak najszybciej znaleźć artefakt. Nie mamy danych satelitarnych. Za duże zakłócenia. Niebo jest stale zachmurzone. Jakby to miejsce nie istniało. Tak miało być. Jeśli prorok Jacob, naprawdę ukrył tutaj... Co on robi? ...wybrał chyba najlepsze miejsce z możliwych. To tutaj. O, shit. Cholera. Spokojnie. Ostrożnie, Laro. Ale chcę sama wejść do tych ruin. Co z Croft? Póki co, zostawmy ją przy życiu. Dobra, jesteśmy w środku. Chcę już opuścić to lodowe piekło. Mam dobre wieści. Zwiadowcy przeprowadzili rekonesans. Tubylcy mają osadę. Po drugiej stronie góry. Wkrótce zwyciężysz. Oboje je odniesiemy. Pod warunkiem, że znów się nie zdekoncentrujesz. Co masz na myśli? Masz do niej sentyment. Do tej Croft i dlatego wciąż żyje. Ale nie możemy sobie pozwolić na wspominki. Wątpisz we mnie? Wiesz, co zrobiłam dla trójcy? Co poświęciłam? Co przechodzę? Nic mi nie jest. A Lara wiedziała, że ona na coś choruje? Żadne z nas nie miało łatwego życia, ale przysiągłem, że zawsze będę cię chronił. I kto tu jest sentymentalny? Obiecuję ci. Nasze wysiłki zostaną nagrodzone. Przeżyjesz. Dzięki mocy boskiego źródła. A, dlatego on jest tak fanatycznie nastawiony. Będziesz żyła w świecie wolnym od grzechu. Źródło może ją uratować z jakiegoś choróbska, dobra. On to ma bardzo silną motywację, gościu. Wyślij ludzi do osady. Sprawdź, co wiedzą. To zbyt niebezpieczne. Pozwól mi na trochę przyjemności. To nie będzie miało znaczenia, gdy odniesiemy zwycięstwo. Konstantin, potrzebują cię w celi więziennej. Jesteśmy w tym razem, siostro. Pamiętaj. Siostra. Zawsze. Okej.
To się dowiedzieliśmy całkiem sporo istotnych informacji. Dobra. Co ty robisz? Co tam jest? Ludzkość zostanie osądzona, a niewierzący obrócą się w proch. Tylko ludzie czystej wiary zaznają łaski i otrzymają dar wiecznego życia. Zorientowali się. Trochę im zeszło. Musimy ich znaleźć. Szukajcie dalej. Muszą być gdzieś tutaj. Więzienie czyste. Zachowajcie czujność. Wciąż musi tu być. Teraz musimy znaleźć wyjście. Ale myślę, że wyjścia sobie poszukamy w następnym odcinku, kurczaki. Pewnie jak wyczyszczę tą miejscówkę z przeciwników, to będę mógł tutaj wracać chyba, nie? Po cichu na to liczę, zobaczymy. Ale na dzisiaj to tyle, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i na razie.